wielka uwaga, bo ono robi karierę. Co? Nic już nie pomaga, afera goni aferę. Zło. Fabryka psychopatów, inaczej tego nie nazwę. Nie. Telewizja, internet, cyrk, błazen za błaznem. Witam wszystkich serdecznie w coraz mniej serdecznym świecie. Od dawna jest niebezpiecznie, wszyscy dobrze o tym wiecie. Fabryka psychopatów, globalna manipulacja. Coraz więcej tu wariatów, za to mniejsza tolerancja. Listopad, Francja, wszyscy w szoku, świat składał kwiaty. Terroryści, ich ofiary, strach. I co poza tym? Kilka miesięcy później Bruksela, znowu wybuchy. Giną wciąż niewinni ludzie, świat jakoś nie widzi skruchy. W imię jakiego Boga nasuwa się znów pytanie. Islam, religia, pokój, konsekwencja, zabijanie. W odwecie znów powstanie, chrześcijanie, bomby, drony. Europa już jest w stanie, coraz bardziej zagrożony. Uwaga, uwaga, bo ono robi karierę. Co? Nic już nie pomaga, afera goni aferę. Zło. Fabryka psychopatów, inaczej tego nie nazwę. Nie. Telewizja, internet, cyrk, błazen za błaznem. Polityka nienawiści, kursy walut, złoża ropy. Z wojny wielu ma korzyści, weź tu człowiek, bądź spokojny. Imigrantów fala, pomoc, skutki wręcz odwrotne. Zamiast skupić się na swoich i to co dla nich istotne. Wiecie co jest okropne? Na większość nie mamy wpływu. Mimo tego, że ci w rządzie, to rzekomo jest nasz wybór. Nie mogę wyjść z podziwu, zlikwidujmy miejsca pracy. Huty, stocznie i kopalnie, to co polskie, gdzie Polacy. Sprywatyzujmy wszystko, podporządkujmy koncernom. Tym oto prostym sposobem kontrolę nad nami przejmą. Przekaz podprogowy, wszyscy mają brudne ręce. Fabryka psychopatów, których przez to coraz więcej. Uwaga, uwaga, bo ono robi karierę. Co? Nic już nie pomaga, afera goni aferę. Zło. Fabryka psychopatów, inaczej tego nie nazwę. Nie. Telewizja, internet, cyrk, błazen za błaznem. Wszystko składa się w jedną całość, wpływa tak na społeczeństwo, że co po niektórzy tracą przez to swoje człowieczeństwo. Ludzie handlują ludźmi, prostytucja, pedofilia. Świat zniknął samolot, Polska szuka Ewy Tylman. Nie rozumiem wielu spraw, nawet chyba nie chcę. Tak wygląda teraz świat, że jest niebezpiecznie. Jak można specjalnie spowodować katastrofę? 150 istnień, samobójca był pilotem. Oczywiście to nie wszystko, znowu lotnictwo cywilne. 298, wszystkie osoby niewinne. Decyzje były mylne, czy dokładnie zamierzone. Ktoś wystrzelił te pociski, dobrze wiedział w jaką stronę. Uwaga, uwaga, bo ono robi karierę. Co? Nic już nie pomaga, afera goni aferę. Zło. Fabryka psychopatów, inaczej tego nie nazwę. Nie. Telewizja, internet, cyrk, błazen za błaznem.